wieczór Państwu. Dzisiaj mam dla osób dorosłych, jak i dla dzieci, dwie fantastyczne, optymistyczne informacje dotyczące kreatywności. Po pierwsze, każdy z nas jest kreatywny, ponieważ rodzi się z taką umiejętnością. I po drugie, tą kreatywność można rozwijać w ciągu całego swojego życia. Jak to zrobić? Za chwileczkę podam na konkretnych przykładach. W punkcie pierwszym podałam, że ta kreatywność jest w nas. I jak ją rozpoznać i jak się z nią oswoić? Proponuję takie proste ćwiczenie, które można wykonać. Mogą je zrobić zarówno dzieci, jak i dorośli. Jeżeli dziecko ma jeszcze problemy z szybkim pisaniem, to można na przykład mu pomóc w zapisywaniu. O co chodzi? Do tego ćwiczenia potrzebujemy zwykłą kartkę papieru i coś do pisania. I dajemy sobie minutę czasu na wykonanie pewnego zadania. Na czym ono będzie polegało? Bierzemy pod uwagę zwykłą na przykład kuchenną łyżkę i na start, mierząc czas 60 sekund, prosimy, aby wszyscy zapisali zastosowanie tej łyżki. No i wszyscy oczywiście piszą, mija minuta, prosimy o odłożenie długopisów i wtedy tak, w pierwszej kolejności odkreślamy wszystko to, co zostało napisane dotyczące łyżki jako narzędzia do jedzenia potraw. I wszystko to, co pozostaje, to są te nasze kreatywne pomysły. Można również wzbogacić to ćwiczenie o taki zakres przyczynowo-skutkowy. Jak to będzie działało? Wymyślamy na przykład taką sytuację, że co by się stało, gdyby ludzie zaczęli chodzić po suficie? I wtedy na przykład dajemy już więcej czasu, bo mamy więcej tutaj przemyśleń. Musimy w formie takiej hasłowej wypisać takie sytuacje. I później zaczynamy je odczytywać. Kto jak sobie z tym ćwiczeniem poradził? To są właśnie nasze takie kreatywne sposoby widzenia czegoś zupełnie inaczej, szerzej. W pierwszym tym pozytywnym takim przesłaniu dotyczącym kreatywności mówiłam, że każdy ma w sobie tą kreatywność, ale też powiedziałam, że można ją rozwijać. W jaki sposób to zrobić, za chwileczkę pokażę w bardzo praktycznym takim ujęciu, wykorzystując te rekwizyty, które przygotowałam ze sobą. Ta metoda jest zaczerpnięta od metody Edwarda de Bono, tak zwanych sześciu myślowych kapeluszy. Ja tutaj zastosowałam sześć kreatywnych marynarek i pozwolicie Państwo, będę się przebierać w te marynarki, pokazując Wam, w jaki sposób, biorąc pod uwagę jakiś problem, jakąś sprawę do rozwiązania, można przy każdym kolorze zupełnie inaczej podejść do tego zadania, bardzo kreatywnie. Tylko sobie przypnę tutaj mikrofon i zaraz będę pokazywała. Nie słychać? Tak, słychać. Pozwolę sobie w pierwszej kolejności ubrać białą marynarkę. Biały kolor to jest taki kolor neutralny, prawda? Neutralny kolor i kiedy ubieram białą marynarkę, to może być biały t-shirt, mogę sobie jakąś karteczkę tutaj większą białą wystawić. W tej marynarce, w takim białym kolorze, prosto, konkretnie mówię o tym, co się wydarzyło i nie dodaję tutaj żadnych emocji od siebie, tylko mówię, jak jest. I przykładowo mamy tutaj dzieci, więc taki właśnie przykład pod naszych milusińskich. Rano wychodząc z domu, widziałam, że pod moimi drzwiami coś piszczy. Taka mała, włochata kuleczka. Podeszłam bliżej i co widzę? To jest po prostu kotek. Zastanawiałam się nad tym, skąd on się wziął pod moimi drzwiami. Rozglądałam się dookoła, ale nie widziałam mamy tego kotka. Nie widziałam też wcześniej, aby któryś z sąsiadów miał właśnie małe kotki. I to tyle, jeżeli chodzi o biały kolor. On oznacza określenie faktów
takimi, jakimi one są. Teraz pozwolę sobie ubrać następny kolor. Kolor czerwony. Kolor, który oznacza emocje. Dużo emocji, nasze nastawienia, nasze przemyślenia i odczucia, zarówno te optymistyczne, jak i pesymistyczne. Patrzę na tego kotka i mówię, jaki super, jaki milusiński, jak bardzo mi się podoba i jak bardzo bym chciała go przygarnąć. Jaki on jest miły i myślę, że taki był też by, gdybym go przygarnęła i został w naszej rodzinie. Po prostu generuję różnego typu emocje i opisuję je dotyczące tego właśnie wydarzenia, bo jestem w czerwonym kolorze, kolorze oznaczającym emocje. Teraz przechodzę do następnego koloru. Koloru żółtego. Bardzo energetyczny kolor. Pozytywne nastawienie, słońce, które nam świeci, szczególnie latem. I co wtedy? Myślimy o wielu rzeczach bardzo, bardzo pozytywnie. A więc kolor ten będzie oznaczał pozytywne nastawienie do tej sytuacji, którą przedstawiłam w białej marynarce. Mówię o tym jak najbardziej pod względem takich atutów. Tak, jest kotek, przygarniemy go, będziemy go mieć w domu, fajnie, że on będzie z nami, moja córka nauczy się opieki nad kotkiem, obowiązkowości. Zdecydowanie tak, to będzie świetny pomysł. Jestem w żółtym kolorze, a więc mówię tylko i wyłącznie o pozytywnych emocjach dotyczących tej sytuacji. Następnie dla równowagi przechodzę do koloru czarnego. Stonowany kolor, czasami taki smutny i dlatego też mówię o tej drugiej części emocji. Tych emocjach negatywnych, pesymistycznych. Widzę coś już w kategorii zagrożeń. No tak, przyjmiemy do domu tego kotka, ale co wtedy się wydarzy? A może on jest chory? A może nas podrapie i to będzie dla nas niebezpieczne? A może zniszczy nam meble? A może się okaże, że my się do niego przyzwyczajimy, a trzeba będzie go oddać, bo przyjdzie właściciel? To są te trudne emocje, te emocje, które towarzyszą czarnemu kolorowi. Następnie przechodzę do koloru zielonego. Kolor zielony. Z czym jest związany? No oczywiście z wiosną. Rosną trawy, drzewa, liście. Jest bardzo zielono. Jest to kolor rozwoju, czyli naszej kreatywności. Generuje różnego typu pomysły i rozwiązania na tą sytuację, która dzisiaj rano się zdarzyła. Na przykład biorę kotka, co się wtedy zdarzy? Przypływ informacji na temat hodowli kotów. Do tej pory nic na ten temat nie wiedziałam. Może założę bloga, będę opisywać, jak się opiekuję, jak moja rodzina opiekuje się tym kotkiem. Może spotkam się z innymi osobami, które również hodują koty. Przypływ informacji, przypływ innych osób, towarzystwa, które łączy ta sama sytuacja. Temat wspólny, hodowla kotów, bardzo rozwojowe. Tak właśnie myślę w zielonym kolorze. A teraz przechodzę do ostatniego koloru. Koloru niebieskiego. Co oznacza niebieski kolor? Teraz mamy już dosyć ciemno, ale generalnie kolor niebieski to kolor nieba. Niebo wysoko nad nami. Mówi się bardzo często, że jeżeli chcemy dostrzec jakiś problem, to powinniśmy go widzieć z pewnej perspektywy, bo wtedy widzimy więcej. I ten kolor niebieski
polega na tym, że spinamy te wszystkie informacje, które generowaliśmy w tych różnych kolorach po to, żeby wybrać jedno konkretne rozwiązanie. Ale najczęściej kolor niebieski reprezentuje inna osoba. Bo tutaj chciałam dodać, że dobrze by było, żeby te pomysły w różnych kolorach generowała na przykład ta sama osoba. Nie różne osoby, ale ta sama. Żeby ona raz widziała szanse, raz zagrożenia tej sytuacji, raz widziała je ze strony emocjonalnej. Żeby było takie różne podejście do danego problemu, do danej sytuacji. A ten niebieski kolor wszystko scala. On jak gdyby daje takie podsumowanie. Gdy nauczymy się takiego reagowania na rozwiązywanie, kreatywne rozwiązywanie tematów, problemów, sytuacji, to wtedy, kiedy pojawi się konkretny kolor, czerwony, zielony, żółty czy czarny, wtedy wiemy, że tylko skupiamy się na konkretnych emocjach i na odpowiednim podsumowaniu tego, w zależności od koloru. Przypomnę raz jeszcze, że jest to zaczerpnięta metoda właśnie z 6 kapeluszy myślowych Edwarda de Bono. I chciałabym jeszcze pokazać inny sposób kreatywnego podejścia do różnego typu zagadnień, to co stosuję bardzo często na moich warsztatach kreatywności i rozwoju właśnie takich umiejętności i predyspozycji. Co wtedy robię? Proszę osoby, aby na przykład udekorowały stół zgodnie z jakimiś wytycznymi, na przykład stół urodzinowy, stół świąteczny. I co mówię? Czym mogą to udekorować? Na przykład tylko tym, co znajdą panie we własnych torebkach, albo na przykład tym, co znajdziecie w swoich samochodach, albo też co znajdziecie obok w przydrożnym parku, ale uwaga, można to pozbierać, źdźbła trawy, liście, nie wolno nic zrywać i niszczyć. I wtedy osoby, poszukując właśnie tych materiałów do kreowania tego stołu, przychodzą z różnymi pomysłami, generują te pomysły. Jest to świetna metoda, bardzo często po zakończeniu tego ćwiczenia przychodzą do mnie zarówno dzieci, jak i dorośli, dziękując za to, że mogli po pierwsze wspólnie się bawić, bo to świetna zabawa integracyjna, a dwa, coś nowego zrobić. Powstaje coś kreatywnego. Ja jeszcze podejdę, żeby Państwu pokazać, co powstało na jednych zajęć. Tutaj moi kreatywni studenci wykorzystali kable komputerowe i zrobili jeszcze dodatkowo kwiatki na stole, właśnie tym stole urodzinowym. Pamiętajcie o tym, że kreatywność jest waszą siłą, waszym potencjałem. Nie bójcie się go wykorzystywać. Wykorzystujcie go, kiedy tylko będzie taka okazja i przede wszystkim rozwijajcie tą kreatywność. Dziękuję wam za uwagę i zapraszam bardzo serdecznie na seans. Dziękuję.